Cześć siemka, z tej strony ja i dzisiaj pogadamy sobie o moim prawem jazdy. Generalnie, moi drodzy, ja sobie zacząłem prawo jazdy, nie wiem jak to się odmienia w sumie, robić w maju tego roku. Więc w sumie niecałe pół roku temu, coś takiego, więc bardzo szybko mi się udało zrobić te prawo jazdy, z racji na to, że jeszcze były wakacje i wszystko, to wiecie jak tu wtedy czas leci, nie? To każdy sobie chyba z tego zdaje sprawę. A i w ogóle w tym filmie chciałem wam powiedzieć w skrócie tą calutką historię mojego prawa jazdy, od nauki po egzamin sam, czego się wystrzegać, na co uważać i co jak najbardziej plusować. Generalnie tak zacznijmy sobie, podzielmy sobie ten film na etapy. Pierwszy to jest nauka jazdy. Generalnie ja się tak pod koniec maja zapisałem na naukę jazdy do szkoły jazdy Sowa, tak w Limanowej. Nazwę podam, ponieważ no zobaczcie czemu nazwę podaję tak naprawdę. Generalnie wpierw na jazdy, w sensie nie byłem pewien jak to się umówić, więc napisałem na stronie na Facebooku, tam napisałem ładnie pytanie. Odpowiedź dostałem w ciągu 10 minut. W ciągu 10 minut dostałem odpowiedź, więc to jest naprawdę strasznie szybko, ogromnie szybko i dostałem odpowiedź, wszystko zostało mi dokładnie wyjaśnione, bardzo fajnie, więc stwierdziłem, dobra, zapisuję się, idę na wykłady, bardzo fajnie. Zapisałem się, poszedłem na wykłady, no i wchodzę sobie tak, o, na wykłady, bardzo fajnie. Tutaj pan instruktor jednocześnie, instruktor, no najłatwiej to określić po prostu nauczyciel, o, nauczyciel nauki jazdy oraz teorii w tym przypadku, bardzo, bardzo miły człowiek. Wchodzę sobie i siadam sobie, to było po prostu na luziku, siadasz sobie, słuchasz sobie wykładów, tam potem ci wyjaśnia jeszcze, już po wykładzie wszystko ci wyjaśnia, że tutaj musisz sobie skoczyć, oczywiście wiecie jak się robi generalnie badania lekarskie na prawo jazdy. Widzisz mnie? Widzę, 200 złote. No, tak w skrócie to chyba u większości wyglądają to, ale to jest jakby mem trochę, ale jest to potrzebne, więc każdy to robi, no i nic z tym nie zrobimy. Następnie sobie założyłem profil PKK, a gdy założyłem sobie ten profil PKK, to tam ja to wszystko sobie wypełniłem, wszystko poszedłem do urzędu miasta, tak, poszedłem do urzędu miasta, czy tam starostwa, to już się ciula po prostu, nie, do starostwa, pani mi tam wszystko wypełniła, zrobiła, zaniosłem to do pana nauczyciela, instruktora, jak zwał, tak zwał, no i tam mnie wszystko wpykał, wszystko to. Wyrobiłem 30 godzin teorii, bo jak wiadomo, trzeba zrobić 30 godzin teorii. Tak, wyrobiłem sobie te 30 godzin teorii. Szczerze mówiąc, bardzo szybko zleciało, bo to leciało tak po 2-3 godziny praktycznie, więc naprawdę 5 tygodni zleciała teoria, bo naprawdę bardzo szybko. Albo nawet to mniej było, no coś takiego. Bo w skrócie jeszcze zacząłem troszkę wcześniej sobie te prawo jazdy, zanim jeszcze miałem ten wiek, ale teorię można robić. Nie wolno jeździć, jeżeli nie ma się tego określonego wieku, ale teorię, no to ci zabroni się uczyć tak naprawdę. To jest takie, to by było tak naprawdę bez sensu. No i generalnie, gdy skończyłem sobie teorię, to umówiłem się na jazdę, tak podchodzę do pana, tak, proszę pana, kiedy mógłbym się na jazdę? Mówi, no i on mi tam fajnie ustala, mówi tam, która godzina mi pasuje. To było wakacje, więc jakbym mogłem sobie jeździć, kiedy tak naprawdę, w sensie, kiedy była możliwość, to brałem sobie jazdę i jeździłem. Jak zaczęły się jazdy? Bo w ogóle z tym jest bardzo ciekawa historia. Umówiłem się na te pierwsze jazdy, ja pamiętam, że to był bodajże wtorek, godzina 8, pierwsza jazda, coś takiego, no to był bodajże wtorek, tak. No i się umawiam na tą jazdę, wstaję taki podekscytowany, bo wiecie, pierwsza jazda w ogóle, podekscytowana, ale też ciut zestresowany, bo wiecie, jak robimy coś nowego w życiu, to jakby wiąże się z tym stres, co prawda, nie? No ale dobra, podjeżdża, wtedy to podjechała pani szefowa, bo to jest generalnie firma rodzinna, tak, firma rodzinna, szkoła jazdy rodzinna, co w sumie jest chyba takim jakby najlepszym sposobem na prowadzenie czegokolwiek, bo jakby rodzina to jest najlepsze, co nas w życiu spotyka i w ogóle, a jeszcze z tym jakby z rodziną pracować i coś wspólnie prowadzić, no to już jest cudowne. No ale wracając, wzięła mnie wodzowa, czyli żona wodza, szefa tak zwanego, no i sobie zawiozła mnie na plac. Wtedy bodajże jechał jakiś chłopak, który już egzamin miał praktycznie, więc on wtedy prowadził tam na plac. Plac jest, nie wiem, 6 km od miejsca, gdzie mnie odbierali, bo odbierali mnie przy takiej bo jest, jakby jest taki punkt, gdzie się po prostu odbiera osoby. Po prostu jest mega fajne, bo jakby osoby mieszkające trochę dalej od placu mają możliwość właśnie pojechania, bo uczonego, że tak powiem, był bardzo taki dogodny, każdy mógł sobie tam podjechać i bardzo fajnie. Oczywiście pojazd też była, nie zawsze, ale była możliwe na przykład, że cię do domu podwieźli albo coś takiego, naprawdę
mega, mega. Ale wracając, zaczęła się ta pierwsza jazda, tam sobie, tam pyta mnie wodzu, czy jeździłeś? No ja mówię, że no nie jeździłem, bo tak naprawdę jeszcze sobie przed prakiem jeździłem. No i tam mi mówi, że sobie wsiadł do samochodu, ja oczywiście podekscytowany, ale też trochę zestresowany, bo wiecie, jak już mówiłem, coś się robi pierwszy raz, no i wiecie jak to jest. No to sobie wsiadam i na początku kazał mi tam samochód odpalić i nauczyć wyczuć sprzęgło, bo sprzęgło jest bardzo ważne w samochodzie. No to sobie zacząłem powoli na tym półsprzęgle jeździć, tutaj spuszczam sprzęgło, tutaj to, wsteczny, do przodu i w końcu się udało. I potem podchodzi syn wodza, że tak, no, tak syn wodza, bo tutaj z imion nie chcę wymieniać, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to możecie sprawdzić, szkoła jazdy Sowa, Limanowa. Jeżeli ktoś pochodzi z okolic i będzie robił prawo jazdy, to zachęcam z całego serca, naprawdę, bo osobiście, nawet jeżeli chodzi, bo wiecie, moja opinia może być, nie być na przykład obiektywna, a jeżeli chodzi o opinie innych, gdzie osoby robiły gdzie indziej, tak naprawdę szkoła jazdy Sowa ma najlepsze opinie. Tak z tego, co w sumie się orientuję, więc i sam mogę to potwierdzić jak najbardziej. Ale wracając, wchodzi sobie syn szefa i mnie nauczył robić łuk. Łuk mnie nauczył robić na linię, bo jakby... Czemu linie są lepsze od słupków? Bo w niektórych szkołach uczą na słupki, w niektórych na linie. O to chodzi, że jak będziecie parkować sobie na drodze, czy tam na parkingu, czy gdziekolwiek, czy na egzaminie, to nie będziecie mieli kuźwa słupków, że odkręcacie kierownicę o ileś stopni i tego. A linie możecie mieć na przykład krawężnik i sobie za krawężnikiem cofać. I może to być linia. Linie można sobie zwizualizować, a pachołki trochę trudniej niestety, więc wiecie jak to działa. No i na linie łatwiej się nauczyć po prostu wszystko robić, potem ci się to przydaje w dalszej jeździe, w dalszym prowadzeniu samochodu. Wiecie, pierwsza jazda tak na drogę, ale bardzo fajnie, część się mega bezpiecznie, bo wiecie, jak się samemu jedzie i się nie wie, że się w ogóle nic się nie wie tak praktycznie, to się człowiek czuje niepewnie, nie? No ale te jazdy tak mijały. Bardzo fajnie tutaj były terminy, tutaj co tydzień, dwa razy w tygodniu sobie jeździłem i te godziny tak naprawdę zlatywały. I jeździłem jakby praktycznie co jazdę jeździłem z innymi osobami, nie? Tutaj żona wodza. Na wodza osobiście nie trafiłem, ale mega, mega naprawdę człowiek. Kłaniam się po prostu, jeżeli by to oglądał. Chociaż nie wiem, czy jest szansa, jeżeli by to oglądał, to się kłania po prostu najwspanialszy człowiek, jakiego poznałem. I generalnie sobie ze wszystkim jeździłem i jest to mega fajne, ponieważ jakby każda osoba, wiecie, każdy ma inne w życiu doświadczenia, każdy się czego innego nauczył i każdy co innego jakby inaczej coś postrzega. I każdy dał mi jakieś swoje tak naprawdę takie cenne rady osobiste, też o ruchu drogowym, takie życiowe rady i takie do egzaminu. I naprawdę było to mega, bo jakby z jedną osobą się jeździ, to ta jedna osoba ci uczy po prostu, co ona umie. Jak się jeździ z paroma osobami, które mają właśnie różne takie spostrzeżenia, różne style jazdy, chociaż styl, no każdy ma inny ten styl jazdy, co prawda. No i sobie tak wyjeździłem sobie te 30 godzin, w sensie cofnijmy się jeszcze do teorii, bo zdałem sobie wewnętrzną teorię, bardzo fajnie, udało mi się na max punktów, no i zapisałem się na państwową teorię, bo nie zdawałem za jednym razem teorii i egzaminu na praktycznego, bo wiecie, jeżeli się obleje teorię, to na praktyczny papa i cała kasa przepada, więc lepiej zrobić to pojedynczo, a zaoszczędzić dużo pieniążków w ten sposób. No i generalnie mi się udało zdać za pierwszym teorię. Jak się tu przygotować do teorii tak naprawdę? Róbcie testy. Po prostu róbcie testy i czytajcie sobie na przykład, bo jest naprawdę prawo jazdy 360, jakieś L-testy, wciul tego jest. Uczcie się z tego i serio przykładajcie się do tego, bo jeżeli nie umiecie się nauczyć teorii, to słabo. I to po prostu oznacza, że powinniście więcej poczytać i porobić testów, bo naprawdę jest to bardzo ważne i to trzeba po prostu wkuć i nie ma drogi na skróty. Oczywiście ktoś może mieć farta, no ale farta można mieć. Nie trzeba go mieć zawsze, więc to jest jakby jakiś procent po prostu szans. Ale ja zdałem teorię za pierwszym. Siadłem sobie w ogóle tam, bo ja zdawałem w Nowym Sączu takie bardzo fajne miasto. Małopolska, polecam bardzo serdecznie. No i sobie siadam tam w poczekalni. Tam akurat miałem kolegę, wy to widzieliście, bo to tam było na jednym filmie. Tam dawałem wam relacje po i kurde, wchodzimy sobie, egzaminator taki kurde był straszny. Podobno gość się minął trochę z powołaniem, z tego co słyszałem opinię i jest tam, gdzie nie powinno go być, ale dobra, z nim miałem na szczęście teorię, nie praktykę. No i on tam mówi, siadamy tutaj to, wyjaśniam wszystkie zasady, że tutaj, czy znane są w ogóle zasady, każdy mówi, że tak, znane są zasady i tam ci mówi, że zaraz tu zacznie się test, jeszcze oczywiście dowód osobisty sprawdził i tak dalej,
tak dalej. No i siadam sobie do testu, robię ten test, no i oczywiście udało mi się na szczęście go zrobić za pierwszym razem. Miałem 73 punkty na 74 możliwe, więc się pierdzielę w najgłupszym jakimś pytaniu, no ale nie wyszło, że jestem kujanem chociaż, więc git. Zdałem za pierwszym, byłem ucieszony, bo miałem na zielono wynik, więc naprawdę byłem mega happy. I od razu zapisałem się na praktykę. Na praktykę teraz się czeka strasznie dużo, w większości chyba ośrodków egzaminacyjnych, ale no to przez całego tego COVID-a i inne takie te, więc to trzeba niestety zrozumieć i poczekać. Zapisałem się na 2 listopada i wtedy mi zostały jeszcze chyba 3 jazdy, coś takiego, 3 jazdy mi zostały do końca, żeby sobie wyjeździć tę jazdę, więc sobie wyjeździłem jazdę. Jeszcze dostałem takie informacje, już takie po prostu stricte pod egzamin oraz takie stricte już jakbym zdał egzamin pod taką jazdę praktyczną i przydają się, tak szczerze przydają się mega. Ja osobiście liczyłem na szczęście, bo egzamin miałem do wyboru 1 listopada i 2 listopada. Jak wiadomo, 1 listopada to jest Wszystkich Świętych, wtedy wszystkie te procesje na cmentarze, wszystko to, nie chciałem po prostu się w to wpieprzyć, bo ruch na drodze byłby wtedy ogromny i miałbym przekichane, więc wziąłem sobie 2 listopada, godzina 10, taka najluźniejsza chyba godzina 10, tak już wszyscy są w szkole, wszyscy to, i był to właśnie 2 listopada, czyli dzień zaduszny, kiedy już trzeba iść niestety do szkoły, więc już wszyscy se w szkole siedzieli, wszyscy siedzieli w pracy, ja miałem mniej więcej pusto na drogach. No i generalnie przyszedł ten dzień na egzamin. Generalnie oglądam sobie różne filmy na YouTubie, jak tutaj zdać egzamin, jakieś jeszcze takie, niby umiałem wszystko, ale człowiek jak się stresuje, tak naprawdę jakkolwiek się stresuje, bo każdy ktoś może powiedzieć, ja się nie stresuję, nie. Idę sobie na ten egzamin, siadam tam, czekam, 40 minut czekałem, no i nagle gościu przez taki głośniczek jest: Jakub Wrona proszony na egzamin. Było to naprawdę, dawno się tak nie wystraszyłem, ale dobra, stwierdziłem, mam wywalone, zdam to zdam, nie zdam to nie zdam, nie zdam to zapłacę 140 zł, ale będę wiedział jak zdać, spróbuję. No i szedłem właśnie z takim przekonaniem, że co będzie, to będzie po prostu. Daję panu tam dowód osobisty, tam rękawiczki zakładam, tam wszystko to, bo to wiecie, te wszystkie sanitarne, salalala. I egzaminator na pierwszy taki moje spojrzenie na jego, cykałem się, w cholerę się cykałem, bo się wydało taki po prostu, bo wiecie, egzaminatorzy nie mogą się, w sensie mogą się uśmiechnąć takie te, ale oni mają te swoje procedury i tego muszą przestrzegać, więc niestety z tym trzeba być pogodzonym i życie. Ale egzaminator to jest też człowiek, więc pamiętajcie o tym, to nie jest robot, tylko to też jest człowiek. Może być człowiek, który ma gorszy dzień, ale może być też człowiek, który ma lepszy dzień. Albo może być człowiek, który po prostu jest neutralny w ogóle całkowicie i jest... No ale co w związku z tym? Gość mi tam mówi, że tam wsiądę do samochodu numer 3 bodajże i podjadę na pierwszy możliwy łuk, proszę tam podejść. No i dobra, ja tam podchodzę, wsiadam sobie do samochodu, tam mi mówi, pyta, czy znane mi są tam te reguły, stralala. No i dobra, i potem jest to losowanie, te światła i jakaś olej, w sensie olej, jakiś płyn do sprawdzenia, albo klakson bodajże. Ja wylosowałem światła drogowe, czyli jedną z chyba najłatwiejszą rzecz tak naprawdę, oraz płyn do spryskiwaczy, więc naprawdę miałem cholernego farta, pokazałem wszystko git. Ostatni mi mówi, że mi się przygotował do jazdy, bardzo fajnie, tutaj sobie światła włączam. Git, mega fajnie. Następnie, moi drodzy, robię łuk. I niestety za pierwszym razem pojechałem do przodu super, cofnąłem super, ale nie zmieściłem się w kopercie. Za pierwszym razem dupa. Więc druga próba, wiecie, druga się nie uda już i wtedy wiadomo, że się oblało, więc starcik wleciał cholernie duży. Ale dobra, udało się. Za drugim się udało zrobić fajnie, w górkę się też udało zrobić i mówi mi, jedziemy do ruchu drogowego. Wjeżdżamy sobie do ruchu drogowego, sobie jedziemy. Gościu tam co jakiś czas jakiś błąd, jakieś to. Jedyne, co mi się nie podobało w egzaminie, że gościu tak naprawdę bardzo dużo komentował i to naprawdę tak troszkę stresowało, że jedzie pan za wolno, takie te. No ale byłem ostrzegany na przykład na naukach jazdy właśnie, na jazdach, że egzaminator może tak celowo pośpieszać, żeby ktoś dał tą nogę na gaz i przez to można albo wymusić pierwszeństwo, bo się, nie wiem, jak się jedzie za szybko, to się mniej rzeczy tak naprawdę da zauważyć, więc lepiej jechać już ciut wolniej, dostawać opip za to, że jedzie za wolno. Też oczywiście nie za wolno, nie tam mówimy ruchu jakoś straszliwie, ale lepiej też no nie dawać się podpuścić i cisnąć gaz i siema, przekroczenie prędkości albo wjechanie, cokolwiek, przekroczenie podwójnej linii ciągłej, cokolwiek tak naprawdę i GG. No ale wracając, miałem dużo tych błędów, ale tych takich pojedynczych, co można sobie popełnić, bo jeżeli dwa razy jeden błąd się popełni, no to wtedy jest niestety rip. Ale dobra, udało się, wszystko fajnie, naprawdę bardzo fajnie się wszystko udało. Dojeżdżamy sobie tam do
ośrodka egzaminacyjnego, nawet parkowanie kuźwa mnie opieprzył, że tu sobie źle zaparkowałem już w środku. I tam pan mówi, że tutaj generalnie to tutaj można z powolną jazdą, etc., etc., można po prostu też powodować zagrożenie i w ogóle, ale mówi mi, że zdałem. I takie moje odczucie odnośnie egzaminatora. Był wymagający i z tego słyszałem potem opinię o nim, że jest naprawdę jednym z gorszych egzaminatorów, jeżeli ma na przykład gorszy humor, coś takiego, ale dla mnie po prostu był serio sprawiedliwy. Naprawdę był mega sprawiedliwy i mega mi to zaimponowało, tak jak już sobie zdałem te prawa jazdy i tak sobie to. Oczywiście jakbym nie znał, to pewnie miałbym zdanie, że chami w ogóle. No ale dobra, trzeba być świadom tego, że to nie egzaminator tak po części nas upierdziela, tylko my sami popełniając te błędy. Nie można mieć też zarzutów do egzaminatora, bo on po prostu wykonuje swoją pracę i jeżeli nas uwali, bo teraz są kamery w samochodach, więc jakby egzaminator nie może nas uwalić za coś, czego jakby nie zrobiliśmy, za to, że nie zrobiliśmy błędu, to nas uwali. Tylko jak zrobimy serio jakiś błąd, to wtedy nas może uwalić. I jest to spoko. Więc tak w skrócie udało mi się zdać. Ja tu w ogóle mam papierek. Czekajcie, wam pokażę. Czekajcie. O, to jest ten... Może to widzicie, może nie wiem. Czekajcie, sprawdzę sobie kamerce. O, widzicie, patrzcie, tutaj fajnie, tutaj macie imię i nazwisko moje, to wiecie. I w ogóle jeździłem 35 minut, nie? 35 minut sobie jeździłem. Jest to naprawdę mega, mega, mega krótki czas. Więc mi też skrócił ten egzamin i leciało to naprawdę też strasznie szybko. Więc fajnie, bo człowiek się stresuje, w ogóle takie te. No ale skrócił mi trochę ten egzamin i się udało zdać. Wyszedłem podekscytowany, dzwonię sobie do syna szefa generalnie i tam mówię, że zdałem, w sensie nie mówiłem, że zdałem od razu, tylko czy mógłby podjechać, mu tam w samochodzie już potem pokazałem, że zdałem, fajnie jest, dobrze jest. I kurde, ulga, że weź. Naprawdę ulga, że weź, egzamin to jest ciul stresująca rzecz. Można udawać, że się nie stresuje, a tak wewnętrznie człowiek się serio stresuje. Jak jedzie po tej drodze, to jest skupiony, oczy ma wyszczerzone i patrzy wszędzie, żeby tutaj znaku nie ominąć, tutaj top. No ale po zdaniu jest taki S. I wtedy dopiero zaczynamy się uczyć takiej prawdziwej miejskiej jazdy, gdzie spotkamy serio wrednych chamów, ale też wspaniałe i miłe osoby na drodze. No i takie jeszcze moje spostrzeżenie na temat po prostu nauki jazdy. Wybierajcie szkołę mądrze. I na przykład jeżeli coś wam by się nie podobało w szkole jazdy czy coś takiego, możecie odejść zawsze, możecie zmienić instruktora, możecie wszystko zrobić. Jesteście klientami, jakby szanujcie siebie, szanujcie swój czas, szanujcie swoją psychikę. Jeżeli coś wam się nie podoba, ale też nie bądźcie upierdliwi oczywiście, ale serio, jeżeli coś by było nie git, słabo, no to zawsze można porozmawiać z kimś, zawsze można sobie coś wyjaśnić i wszystko można robić. Ja wam w skrócie, moi drodzy, życzę powodzenia na waszych egzaminach. Wierzę, że zdacie, wierzę, że będziecie mieli za pierwszym razem teorię i praktykę. No i życzę szczęścia.